Hej, hej, kochani, witam cię w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię, czyli pewnie tak jak już widzicie, domyślacie się, będziemy omawiać wszystkie książki z serii Lego Harry Potter. Strasznie się cieszę, że mogę w końcu wam je wszystkie pokazać. Zaczniemy od lekcji zielarstwa, bo tak. Would you rather be an all-star football player or all-star basketball player? I dla tych, co śledzą Lego lub nie, to ten zestaw jako jedyny bardzo, bardzo wybitnie poszedł w górę, jeśli chodzi o cenę. Katalogowa cena tego zestawu to było chyba około 180 zł. Jak nie, to mnie poprawcie, ale chyba tak chodziły te książki. Papa. Kłamstwo. No i papa. A aktualnie tego zestawu poniżej 250-60 no nie kupicie. Czasami widziałam nawet po 3-4 stówki, więc zostalibyś ludźmi? Oficjalnie ostatni statek odleciał. Ale tak, no my kupiliśmy wtedy na Amazonie za 250 chyba, co i tak jest dużo, ale zobaczycie, że ta książka jest akurat najbardziej urokliwa. Otóż nie tym razem. Przyjrzyjmy się naszej książce z bliska. Gotowa książka, która... O, coś mi tutaj się nie domyka, ale przymknijmy teraz na to oko. Zaraz sobie dokładnie ją zobaczymy. Jeśli chodzi o ten duży klocek, to jest na nim nadruk, który naprawdę wygląda zarąbiście. Widać, że jest to książka od zielarstwa, od lekcji zielarstwa. Widzicie tu mandragora, grzyby jakieś, no cudowne, łopaty. No piękna sprawa. Tutaj z boczku prezent. W ogóle te książki są zbudowane, każda z nich na jednym i tym samym schemacie, ale to myślę, że nic dziwnego. Dostajemy też tutaj takie przypinające zapasowe części, dzięki którym możemy sobie przypiąć jedną książkę do drugiej i postawić na naszej półeczce całą naszą kolekcję tak obok siebie. Super to wygląda u mnie, tak stoją, tak się prezentują, ale myślę, że też nie ma co patrzeć na tą książkę od zewnątrz, bo cała magia tkwi w środku, a to jest naprawdę zestaw godny uwagi, więc chcę wam to wszystko pokazać. Dobra, nie ma co, otwieramy. Otwieramy i zaraz tutaj będziemy... Woo! Dynka spadła! Spróbuję rozłożyć to z wami, żebyście widzieli, jak to wygląda. Tutaj z góry musimy zdjąć nasz zielarnik, tak się mówi, na coś, gdzie po prostu rosną roślinki. Tutaj widzicie dwie dynki, jakieś inne mandragorki i te sprawy chyba dopiero kiełkują. Bardzo uroczo to wygląda. Mnie Lego kupuje roślina. Gdy dodadzą naprawdę dużo roślin, to ja jestem naprawdę bardzo, bardzo kupiona, dlatego ta akurat podstaweczka, która tutaj od góry robi nam za podstawkę do naszych figurek, by mogły się prezentować, z drugiej strony prezentuje się w ten sposób i myślę, że tutaj daje to bardzo ładne kolory tu ozdoby. Fajnie to wygląda. Wypadło nam jeszcze takie oto miejsce, w którym mamy wodopój. Tak, mamy wodę, lejemy do wiadra. To też jest przyczepione tak, żeby wszystko nam się idealnie do książki mieściło. Możemy to sobie tutaj położyć, ale otwórzmy sobie jeszcze nasze pomieszczenie, bo właśnie, bo my tutaj musimy to rozłożyć. Te książki mają to do siebie, że możemy je brać ze sobą w podróż. Są fajne, kompaktowe i to jest ich cała zaleta. Z lewej strony mamy naklejeczki Hufflepuffu, tutaj, tu. Wyglądają dość ok, chociaż wiadomo, lepiej by było, gdyby to był nadruk, ale już się nie czepiajmy, no czasem tak jest. Tutaj mamy szafeczkę zrobioną, tutaj na górze mamy sztabki srebra. W naszej, słuchajcie, szafeczce, skrzyneczce, czy jak to się nazywa, znajdujemy książkę, która ma specjalny nadruk, słuchajcie, taki, który już widzieliśmy. Tutaj ta naklejka jest tak skonstruowana, że jak otwieramy tą szafeczkę, to wystają nam jakieś chociaż książki, czy no jakieś tam donice. Może być fajnie, że jednak jest to urozmaicone. Następnie z tej strony znajduje się taki stoliczek, który jak widzicie jest składany lub zeskładany. Zeskładane, czy tak? Dobra, nieważne. Jeśli chodzi tutaj o tego Tyla, co mamy go tu przyczepionego, mamy na nim mandragorę. No, widzicie, tutaj pewnie są jakieś tajne zawiski. Fajna sprawa, ładny Tyle, ładny... A nie! Dałam się oszukać. Zapomniałam. To nie jest nadruk. To jest naklejka. A po tym nieudanym ruchu od Lego możemy przejść dalej. Zobaczymy sobie teraz tutaj. Jak widzicie, o, mamy tutaj światełko, lampeczkę, możemy sobie opuścić. Tutaj mamy wykończone też wszystko zielonymi takimi łodygami, co wygląda naprawdę, naprawdę super i sprawia, że ta zielarnia dostaje takiej, wiecie, przestrzeni, zieleni, fajnie, że wygląda to tak, jak wyglądać powinno.
Tutaj, jeśli chodzi o naszą ścianę, to jak widzicie, mamy tutaj przejście, które prowadzi nas na drugą stronę. A tutaj specjalnie nic nie ma. Tutaj teoretycznie Lego proponuje nam, żeby był właśnie ten wodopój. Tutaj możemy jeszcze to sobie rozłożyć. Widzicie, jak tutaj skonstruowane są te ściany. Wygląda to naprawdę, uważam, że uroczo. Okna, czy tam jak to się nazywa, mamy tu jakiś kociołek. Naprawdę myślę, że w tym kociołku była mandragora, wypadła nam, tak, wypadła nam mandragora, a głupio by było, gdybym wam jej nie pokazała, bo mandragora akurat jest bardzo ważnym elementem tego zestawu, bo jak widzicie, jest ona nadrukowana, no słodka baby mandragora, wygląda całkiem cute. Niech sobie wlatuje do naszego kociołka. I wam jeszcze pokażę naklejki, które są z tej strony, jak widzicie. No i szybkie spojrzenie na całość. Na całość. Macie taką. O. Tak wygląda całość. Ładnie, nie? Spróbujemy to teraz złożyć. Jak to było? Tak. To tu, dobra. Tak. Jeszcze to i to. To musiałoby być jakoś tu chyba. Patrzcie to. Widzicie? Udało się. Nasza książka została złożona. Myślę, że nie ma co przeciągać. Przyjrzyjmy się jeszcze naszym figureczkom. Niestety nie są one na tyle unikalne, żeby były powodem kupna tego zestawu, ale nadal uważam, że wyglądają przeuroczo. Spójrzmy na tych trzech gagatków, ale zaczniemy sobie może od profesor Sprut, bo myślę, że ona tutaj gra główne skrzypce, jeśli chodzi o ten zestaw. Jeśli chodzi o profesor Sprut, jak widzicie, wygląda ona naprawdę urokliwie. Jeśli chodzi o ozdobienia na torsiku, są w miarę szczegółowe. Lego tutaj widać, że się postarało. Osobiście bardzo podoba mi się ten odlew czapeczki wraz z włosami i tutaj jeszcze z słuchawkami. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Jeśli chodzi o alternatywną buźkę, to tak się prezentuje. Taka zwykły, pogodny człowiek. Jeśli myślicie, jak wygląda pogodny człowiek, to w sumie... A nie, taka skrzywiona trochę jest w sumie. Nie, dobrze. To tu jest taka bardziej pogodna. Załóżmy jej z powrotem. Profesor Sprut tutaj trzyma ze sobą jakieś tam nożyczki, ma ze sobą różdżkę. Myślę, że co? Nie ma co więcej opowiadać o tej figurze. No jedyne co, szkoda, że na spodniach nie ma jeszcze jakichś nadruków, tylko są właśnie dwukolorowe, ale lepszy ryc niż nic, jak to mówią. Profesor Sprut, bardzo udana figurka i myślę, że sobie będzie ładnie nam zdobić wszystko. Widzicie, Cedrica mamy. To nie jest też jakaś ultra rzadka figurka, tak samo jak teraz będzie Neville. Nie są to rzadkie figurki, są to raczej figurki, które możemy dostawać też w gazetkach, w tych takich książeczkach. Naprawdę nie jest ciężko ich zdobyć. Jeżeli chodzi o ich strój, to bardzo mi się podoba. Chociażby te słuchawki, które są przełożone przez główkę. Są przełożone przez główkę, teraz nie będę jej wyciągać, bo znając życie będę miała problem z jej włożeniem. Już wam chcę pokazać alternatywną buźkę Cedrica. Jest taki, widzicie, zły, jestem zły. A z przodu pozytywny, fajny, nie ponury, tylko pogodny chłopak. No, widzicie, ładnie wygląda. Za dużo to nie ma z nadruków, ale ten torsik wygląda całkiem cool. Właśnie, jeśli gadamy o torsiku, to spójrzmy, czy Neville ma dokładnie taki sam. Tak, mają takie same te torsy. No, co można powiedzieć, od razu wam też pokażę Neville'a, bo w sumie nie można nic więcej o nich powiedzieć. Są praktycznie identycznie zrobieni. Tutaj macie, widzicie, takiego jakby zniesmaczonego albo zagłuszonego Neville'a Longbottona. Też wygląda to git. O, Neville, tak olej łeb. A Neville ma krótkie, nieruchome nóżki, więc tak się prezentuje nasza trójka z bohaterów będących uczestnictwem tych zestawów. Co ja gadam? Tak się prezentują figurki, które są w tym zestawie. Końcowa ocena tego zestawu z mojej strony będzie to 9,5 na 10. Moja ulubiona książka, chociaż może w sumie tak. Jak jest to moja ulubiona książka, to dajmy jej tą dyszkę. Wiem, nie jestem zbytnio obiektywna, za dużo daję tych dyszek, ale te zestawy, jeśli faktycznie mi się podobają, to ja z pełnym, czystym sumieniem mogę wam je polecić. Czy polecam ten zestaw? Oczywiście, że tak. Może nie za tą cenę, ale jeśli kiedykolwiek zdarzy wam się jakakolwiek okazja, by go tak, wiecie, tak udało się wam go dorwać po jakiejś naprawdę dobrej cenie, to bierzcie. Naprawdę ten zestaw jest prześliczny. Dla mnie to jest must have. Nie wiem, dajcie znać, co wy myślicie o tym zestawie, dlaczego waszym zdaniem on poszedł aż tak do góry i czy waszym zdaniem też jest najlepszy z tych książek. A jeśli nie wiecie, jak wyglądają inne książki, to spokojnie, widzimy się niedługo.